Oj, jaki poranek! Zobaczcie, kochani, jak pięknie! Oj, jaka to jenowatka dzisiaj! Jaki szronik, zobaczcie! Jak pięknie! Moja sałata! Jeju, jak fajnie! A ty się nie tarzasz dzisiaj? Z patyczkiem walczysz? Borykuś, zachmurzone niebo. Aha, no nie, no jednak już myślałam, że się nie będzie tarzał dzisiaj. Ajajajajaj. No ale fajnie, ojejku. Wróbelki, elemelki cichutko dzisiaj siedzą. Jeżyna jak przymarzła, ale wiecie, jeżyna to spokojnie daje radę. Mój groszek zielony trzymał się, trzymał bidulek. No i niestety już takiej temperatury to on nie przeżyje. Kochanie moje. Ajajajajaj, a jakie wariactwo. Kochany. No pięknie, taki śliczny poranek. Dopiero co wschód słonka, wiecie, był. Dlatego jeszcze tak ciemno. Może się przebije słoneczko. Ale szczęście. Coś tam, ktoś tam ćwierka. Dzień dobry. Powiedz widzom dzień dobry ładnie. Dyrdum, dyrdum. Głupawka poranna. Oj. Co tam w karmniczku? O, kiepsko. Słonecznik jak jest, to wyjadają. Ale jakie hrabiostwo, nie? Zobaczcie, nawet karmniczek przymrożony. No pięknie jest. Oj, seler mi przymarza. Co wrażliwsze, to pochowałam to, co mogłam. Jakie szczęście na grzbiecie, zawsze mówię, nie na czterech łapkach, prawda? Za chwilę pójdziemy na spacerek, to będziesz na czterech łapkach. Także kotków to chyba nie ma tutaj co oczekiwać w ogródeczku. Dzień dobry. Jak tam, zmęczony kotek? Moje biedactwo, łapiśki moje kochane. Śniadanko zjadłeś? Biedny, zmęczony, spracowany. Tu kochanie, ja właśnie wróciłam ze spaceru z Baryłką, wiesz? Ojejku, nie masz... Co? Ojejku, nie masz słonka dzisiaj, co? Nie ma się jak wygrzewać. Ojejku, jaki ty jesteś cieplutki. Niuniuś, ojejku. Moje łapinki. Aż chrapał tak spał. Oczywiście go obudziłam. Ojeju. Tutaj podrapać. Drapać kotka. Ojejku. Śnieżek pada, wiesz?
Tak troszkę, troszkę pruszy. Mój kochany. Dasz radę się wygrzebać z tego? Co? No śpiuniaj sobie, już ci nie przeszkadzam. Tak tylko chciałam cię nakręcić, żebyś był we filmiku. Bo tak ciężko cię zobaczyć. A przy misce to najłatwiej chyba, nie? Chciałam jeszcze powiedzieć, że zastanawiałam się, dlaczego mi gwiazdki z okna odpadają. I właśnie dzisiaj nie zdążyłam nakręcić, bo jak chciałam nakręcić, to ta mała małpa uciekła. Ale chciałam powiedzieć, że baka mi porządki robi, baka ściąga gwiazdeczki, także jak dobrze pójdzie, to nie będę musiała sama tego robić. No nie? Ty to jesteś za leniwy na to. Hałasy, co? Kochani, zobaczcie, produkcja soku z kapusty w toku. Taka Micha kapuchy, bo przygotowuje sobie kiszony sok z kapusty na następny tydzień, także myślę, że mi ze dwa słoiki wyjdą. Kto nie oglądał mojego filmiku, to zapraszam. Ja zostawię może ekran końcowy z tym filmikiem, bo jest sporo nowych widzów. A już nie chcę konkretnej nazwy używać, jak to się nazywa ten sok, bo ja przez ten film miałam troszeczkę problemów na YouTubie. Także moi drodzy, zapraszam do obejrzenia tego filmu. Kto ma wyciskarkę, może sobie naprawdę fajny soczek uodparniający zrobić. Polecam, wiecie, teraz okres zimowy. Zima myknie nie wiadomo kiedy, za chwilę się zacznie przedwiośnie. No i wiecie, i chorujemy, wszystkie infekcje, chodzimy przeziębie, nie wiadomo jak to wygląda. Także przypominam, bo naprawdę warto sobie ten sok robić. Także ja się biorę dalej do produkcji, nie będę przy Was wyciskała, bo to troszeczkę hałasuje i jest nieprzyjemne dla ucha. Także odpalamy sprzęcicho dalej i jedziemy z koksem. Nie możemy chorować, przecież no jakże chorowała, to nie będę mogła filmików Wam nagrywać. No, chyba będzie następny słoiczek, zobaczcie. Kapucha znika. Ale jak się spieniło wszystko, pamiętajcie, żeby tę pianę usuwać, bo to potem jak kiśnie, to ta piana jest taka, wiecie, niewyjściowa wizualnie, bo tak na smak to nie ma żadnego wpływu. Dobra. O, jeszcze trochę będzie do soczku. Także wyciskamy dalej. No proszę, i wyszły mi dwa słoiczki, jeszcze zostało troszeczkę. Zaraz dolejemy, tylko najpierw na taki słoiczek litrowy, znaczy to jest chyba 900 ml, to Wam mówiłam, po łyżeczce dobrej soli i łyżeczce, wiecie, konkretnej. Nie będzie tej soli czuć, naprawdę kiszonka zawsze musi mieć sól, nie obawiajcie się, przecież nie pijemy tego słoika na raz. Ja Wam mówiłam, że to tak 3 do 5 dni zajmuje mi wypicie, nawet więcej niż, nie, to tak z 5 dni, nie da się tego za dużo wypić. Dobrze zamieszać. Dobra. I teraz jeszcze sobie to dolejemy troszeczkę tego soku, żeby było do pełna. Teraz jeszcze raz zamieszamy. Aż mi ślinka leci normalnie na to. To jest naprawdę dobre. Słuchajcie, tutaj któraś z Was robiła ten sok i pisała mi, że wyszedł bardzo dobry. Także wiecie, jak macie wyciskarki, to naprawdę bardzo Wam polecam, bo warto. Dla naszych jelit nie ma nic dobrego, nic lepszego. Kiszonki, kiszonki i jeszcze raz kiszonki. Armia bakterii, kwasu mlekowego. I możemy sobie, wiecie, w nosie mieć wszystkie bakterie i wirusy.
No dobra, i to by było na tyle. Soczek gotowy. Teraz zakręcamy, zostawiamy w kuchni i czekamy, aż się ukisi. Czyli musi się to zrobić, wiecie, fajny gazowany soczek. A ta reszta soku to będzie dla Jana, bo on bardzo lubi taki świeży sok z kapusty. Jest smaczny i też zdrowy. Jeżeli macie jakieś problemy z żołądkiem, to zaczynamy wtedy picie soków od tego soku surowego z kapusty. Nie pijemy takich kiszonek na początku. Najpierw surowy sok z kapusty i naprawdę, słuchajcie, można załagodzić wszelkie problemy żołądkowe. No i tyle. Także czekamy teraz na pyszności. Kochani, duchy karmnik czyszczą. Nie wiem, jak to się dzieje, że nie możemy dojrzeć, chociaż Jan mówił, że widział nawet srokę ostatnio, także wiecie, gołębie, sroki, wszyscy przychodzą, a lemelki siedzą w krzakach. Ale dobra, nasypiemy troszkę i zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczcie, po jenowatce już nie ma śladu. No niestety, ale jest taka pogoda, no troszkę słonka się zrobiło. Ja nawet pranie wywiesiłam po grudeczku, bo lubię, jak tak ładnie wszystko pachnie, świeżutko powietrzem. Kotki będą zadowolone, jak będzie świeżutkie, posłane, takie wiecie, prosto z ogródeczka, wywietrzone. Akurat do wieczora wyschnie. Może wyschnie, jak nie, to jeszcze dosuszę na kaloryferach i wieczorem powlekę. Uwielbiam. Oczywiście nie prasuję, to jest flanela, wiecie co? Powiem Wam szczerze, że ja wiem, że są gospodynie cały czas używające żelazka, ale ja to już od lat nie prasuję pościeli. Wieszam w ogródeczku, pięknie się wywietrzy i prosto, wiecie, do łóżeczka, takie pachnące, wspaniałe. Rewelacyjnie się śpi. Bardzo tak lubię. Pamiętam, moja babcia, świętej pamięci Hela, to dwa razy prała, znaczy najpierw było pranie moczone w takiej ugotowanej, wrzącej wodzie, to się moczyło tam, nie wiem, dzień czy dwa. Potem było pierwsze pranie, wiecie, jeszcze we frani, pamiętacie przecież wszyscy franie. Jak już tak ostatnio lecimy po wspomnieniach, no to możemy kontynuować, tak, serię wspomnień. I babcia, słuchajcie, oczywiście tak prała raz to pranie we frani, we wrzątku, w mydlinach. Oczywiście pościel była tylko biała, śnieżno-biała. I potem prała, było płukane to wszystko, potem prała drugi raz we frani i dopiero później było suszenie, krochmalenie. Wiadomo, że było krochmalenie, więc całe mieszkanie było w pościeli. Wiecie, takie płachty wisiały. I później było prasowanie, ale jak była starsza, to już pamiętam, że nosiła to wszystko do magla, tak? Do magli? Czy do magla, jak to się mówi? Chyba zależy od tego, w jakim regionie mieszkamy. Także wiecie, to pranie to było wydarzenie, nie tak jak teraz. Wrzucam do pralki, piorę i suszę i hop, siup. Powlekam, ale takie jest najfajniejsze. Jak ja bym miała jeszcze to wszystko prasować, ja bym zwariowała. W kółko się te pościel zmienia, bo wiadomo, że są zwierzaki. No nie, nie, słuchajcie, to by trzeba było nie pracować. Jak się, wiecie, nie pracuje i się siedzi w domu, to można sobie robić, znaczy siedzi się w domu. No miałam na myśli, jeżeli jest się gospodynią domową, bo wiadomo, że w domu jest bardzo dużo obowiązków, tym bardziej jak są dzieci, prawda, jak jest cała rodzina, więc to jest praca od rana do wieczora. No ale wiecie, jak ja pracuję, no nie, nie. Od lat już nie prasuję. Ubrania też rozwieszam tak równiutko. Zawsze mówię, że u mnie za żelazko to robi wiatr i świeże powietrze. Zobaczcie. Dziwne zjawisko, nie? O, widzicie elemelka na czubku krzaczka? No zobaczymy, jak to się dzisiaj skończy z tym słonecznikiem. Czy to znowu duchy zjedzą? Dzień dobry. Ćwier, ćwier. One tu biedne muszą uważać, bo tutaj nie tylko moje kotki przychodzą, nasze. Różne kociaki się tu pojawiają, także wiecie, one tutaj muszą być bardzo, bardzo czujne. Masz świeżutkiego słonecznika w karmniczku. Ja idę, a ty sobie zjedz, tak?
No pa. Kochani moi, kupiłam sobie kwiatka. To jest sznur pereł, czyli starzec zwisający, jakoś tak to się potocznie nazywa. I teraz mam pytanie, ja go przesadziłam. Całkiem dobrze się rozrasta, bo czytałam, że bardzo łatwo go uszkodzić i on później już się nie uratuje i po prostu no, ciężko się adoptuje do nowych miejsc. I teraz mam pytanie do Was, ponieważ zauważyłam, że na nim, wzięłam specjalnie patyczek, żeby Wam pokazać, tutaj, ja nie wiem, to są takie jakieś mszyce domowe, nie wiem, czy to w ogóle będzie widać, one są dosyć jasne, tu wszędzie na gałązce się pojawiają, tutaj, no to jest tak malutkie, o. One są takie jasno-beżowe, taka kawa z mlekiem, a na górze są takie białe punkciki. Myślę, że to są młode. Ja już go myłam. No nie wiem, kurczę, na ile to widać. Myślę, że widać, bo widzę, że bo ja to telefonem nagrywam. To się dosyć ładnie fokusuje. O, teraz. Ja myślę, że to są jakieś mszyce. O, o, o. Tu na gałązce, tutaj bardzo ładnie widać. Proszę. I mam problem, co z tym zrobić, nie mam pojęcia, bo ja taki ogrodnik to jestem, wiecie, raczej kiepski. Te kwiatki się przepięknie rozrastają, jeżeli się zaadoptują, przyjmą, to naprawdę są tak bardzo wiecie, ozdobne, rozrastają się wspaniale i bardzo mi zależy na tym, żeby go uratować, żeby się pozbyć z tych, wiecie, nieproszonych gości. Jeżeli ktoś z Was wie, w jaki sposób ja mogę się ich pozbyć, wiecie, usunąć, nie niszcząc kwiatka, to proszę bardzo, dajcie mi znać. Ja będę też swoją drogą szukała w internecie, bo wiecie, ludzie mają najróżniejsze sprawdzone sposoby. A naprawdę kwiatek jak się rozrośnie, no to jest przeuroczy, fantastyczny. Będziemy go wieszać, na pewno będzie wisiał w takim makramowym kwietniku, żeby sobie mógł swobodnie zwisać. No ale najpierw to się muszę tego całego towarzystwa pozbyć. Także jak ktoś wie, co z tym zrobić, to proszę dajcie znać w komentarzach. A, cześć kochanie, ale si mnie złapala. Myślałem, że nespodaňkę zrobię, że nie zobaczysz. No, no i teraz proszę. Moje drogie dziewczynki, moje królewne wszystkie, która mówiła, że jest fajnie mieć w domu gocującego faceta. Śpiewaj ptaszku, co masz tu w garnuszku. A, robię smażony ser. Czeska specjalita, ale to wszyscy wiedzą, przecież ja nie muszę tłumaczyć. Smażony ser, będą frytki, tylko chyba syrówka nie będzie żadna, bo jakoś zapomnieliśmy. No oczywiście spontan, bo wróciliśmy ze spaceru. Słuchajcie, nagraliśmy Wam przed chwilą fajny filmik.
Ale filmik się pokaże, myślę, że po weekendzie dopiero, bo teraz mieliście cały czas spacerowe filmiki. Także teraz spontaniczny obiad, właściwie będzie obiad o kolacja, bo jest która? 16:30. No i Jeniczek taki zrobił szybki przegląd lodówki. Na co padło? No na smażony ser. Także kochani. Bardzo zdrowe. Tak, Agunia zaczyna dietę cud. Nie wiem, czy nie eksploduje po tym, ale nie, no słuchajcie, to będzie tak, że trzy kawałki dla Jana, a dla mnie jeden. Także no to jeszcze zobaczymy. Nie, no nie wiem. No dobra, zobaczymy. No może więcej wdmuchnę, wciągnę. No. Ale generalnie to wiecie co, Jasiek by częściej robił to, tylko że ma oczywiście zakaz. No, to jest takie dobre. Ja nie umiem zrobić. Wiecie co, Czesi jakoś tak dziwnie tę panierkę robią, że ser nie wypływa. Ja próbowałam kiedyś robić, jak jeszcze Jana nie znałam i oczywiście mi wszystko bokiem wypłynęło. Jan jak zrobi, to nie ma takiej możliwości, żeby coś wypłynęło. Bo powstała mąka i zrobić trójobal. Gluta trzeba zrobić. Jajko, bulka, no, tarta, no strouhanka. Samo zdrowie, słuchajcie. Ale to... To będzie normalnie... Agunia będzie... Nie można to obalić tylko raz, je trzeba dwa albo trzy razy. Słyszycie, ile razy? Obalić. Także wiecie, mam coś dodawać? Chyba nie potrzeba, nie? O, jak nie będziesz jadła, no to będziesz głodna, to po grosku masz jedzenia dosyć zielonego. Halo, proszę pana, dzień dobry. Wiecie, on już na swoim stanowisku. Czeka na kolacyjkę, do kolacyjki jeszcze bardzo dużo czasu, ale zobaczcie, zmieniłam okrycie na poduszeczce, powłoczkę i fajnie teraz kotka widać, bo przedtem jak było czarne, to nam się tak zlewał, że była jedna plama na stole, prawda? U teraz jest nasz kochany Boczunio widoczny, ale jaki zaspany. Spał na szafie w swoim pokoiku. No i jak usłyszał, że wróciliśmy ze spacerku, no to natychmiast przyszedł. No i teraz już czujny koteczek czeka na swoją kolacyjkę. Mój młodki kochany. No dobra, pokażemy, jak będzie gotowy serek. Pokażemy, no bo już jak zaczęliśmy pokazywać proces przygotowawczy, no to wiecie. Proces pożerania również pokażemy. Nie wiem. Pokażemy. Tylko nie mówcie znowu, że to jest na takim oleju smażone. Ser trzeba robić na wysokim oleju, bo jak dacie mało oleje, to wszystko idzie. No tak samo jak frytki. No jakoś jak się smaży frytki, to wtedy nikt nie mówi, o tyle oleju, a jak się smaży tak placki czy ser, to wtedy będą jakieś komentarze. Dobra, wyciągaj już. A, miało nie być surówki, a ja proszę bardzo przekopałam lodówkę i właśnie szykuję suróweczkę. Kapusta biała, marchewka, papryka i jabłuszko. Taki spontan, właśnie ją doprawiam i zaraz będziemy szamać. Miało nie być sałatki i proszę bardzo, suróweczki, tak, bo to jest surówka. Jakie dobre frytasy. A jakie zdrowe. A tu się jeszcze porcja dla Jana szykuje, pół kilo frytek. No. O, ja wiem, grosze przy dołączy. Nie, ja to na frytki to jestem, wiecie. Dobra, to ja idę już jeść. Smacznego. A bo nim tobie się to usmaży, to mi wystygnie. No, smacznego. No niestety to jest taka potrawa, że się nie da jednocześnie zacząć. Zobaczcie, popatrzcie jak się serek fajnie rozpuszcza, wytapia, ale ja jeszcze, żeby było, ponieważ było mi mało, to jeszcze sobie dołożyłam majonezu z ketchupem. Jak jecie frytki, bo ja uwielbiam tak właśnie mieszać ketchup i majonez. Dobra, czekam jeszcze na Jana, ale już się nie mogę doczekać, no co? Smacznego. Czekam na ciebie. Już zaraz musisz mi. Zobaczcie, jeszcze mamy choineczkę. U nas jeszcze świątecznie nic nie rozebraliśmy, bo nam szkoda. Lampeczki się palą.
Na stole jeszcze też. Święta. Do wielka. No. Topi się serial, się przed chwilą martwił, czy się ciągnie. Ja mówię, że nie, ale przekroiłam i ciągnie się, pycha. Ale jakie dobre frytki. Ja nie umiem takich dobrych usmażyć. Pychotka. O, ten ser to się musi tak ciągnąć. No, tak to wygląda. Dobra, nie będę wam więcej smaka robiła, bo nie dam rady jedną ręką jeść. To tylko dlatego wam nie będę robić smaka. A może? No proszę, zobaczcie. Ty się masz mało tej suróweczki. Ale jakie dobre frytasy. Zobaczcie, zobaczcie. Jak ja bym zjadła taką porcję majonezu, to bym eksplodowała. No i zaraz ocenimy, co szef kuchni powie. Nie smakuje. Ser jest, słuchajcie, tak jest ciężko kupić dobry ser, żeby to było, żeby był taki dobry, ciągnący naprawdę. Dlatego tak rzadko robimy ten ser, ponieważ już próbowaliśmy tyle razy i jest za każdym razem problem z tym serem. No trochę się ciągnie. Jak no, spaghetti. No powinno się ciągnąć właśnie. No właśnie, no tak jest, no ja mówię, no ciężko trafić dobry ser. Znaczy to nie jest, to jest dobre, ale nie jest tak, jak powinno być. Czesi wiedzą, o co chodzi. I ten, kto jadł ser smażony w Czechach, to też wie. Wy to macie chyba specjalny ser jakiś do tego, nie? Nie, ja myślę, że mamy. W Czechach więcej osiedzonych. Co to znaczy? Ten taki więcej tłusty. Po prostu prawdziwy ser może żeśmy... Ale to jest z polskiego sklepu ser, także no, no nie wiem. Ale i tak jest dobre. To jest ten, co mówił, że mu nie wchodzi, że niedobre. Nie, nie powiedziałeś, że niedobre, tylko że nie takie, jak powinno być. Ale uwaga, Jan powiedział przed chwilą, że ostatniego kawałka nie da rady. Poległeś na placu boju. No. Kobitki z Czech, jak wiecie, jaki ser jest najlepszy do tego smażenia, jaki teraz u was jest najlepszy, to dajcie znać, bardzo proszę. Alenka, kurczę, Barbora? Jak, nie wiem, czy się nie pomyliłam, ale na pewno Alenka nas ogląda. Bo Jan cały czas płacze, że ten ser jest nie taki, ale zobaczcie, tak zajada, zamiata, że nawet nie może się odezwać. A tutaj w misce jeszcze, o proszę, bo mało fryteczek, to jeszcze Jan zmarzył, to chyba będzie miał barek i boczek i baka na kolację. Ja też nie zjadłam, nie dałam rady, za dużo. Odwyczaja się od takiego jedzenia. No widzisz, i frytki zostawiłeś. No dobrze, ale pojedliśmy. Taki fajny, spontaniczny obiadek, nie? No, wyczyszczona lodówka. No właśnie. Jutro musimy na jakieś zakupy pojechać. Katastrofa. W ogóle nie wiemy, czy mogą dwie osoby wchodzić do sklepu, czy jedna, ale ja chyba jedna, nie? Do Lidla. Ja nie wiem. Ja w ogóle nie wiem. My się tak, wiecie, interesujemy i tak często do sklepów jeździmy, że teraz nie wiemy, jak mamy na zakupy jechać. Naprawdę. Zobaczcie nasze szyszeczki piękne. Te szyszeczki to zbierałam nad morzem. Trochę je popsikałam złotą fartką, żeby były takie świąteczne, ale wiecie co? Już zacznę chować te wszystkie ozdoby, już choinka trochę mnie zaczyna. To znaczy wieczorem to fajnie jeszcze jak świeci, nie? Ale tak w dzień, no to już je nie zapalamy, bo się coraz jaśniej robi i po prostu już, wiecie, no straciła ten urok. Jednak okres świąteczny to okres świąteczny, a jak święta mijają, to już potem nie jest tak fajnie. Także ja myślę, że po weekendzie już to wszystko pozbieram. Jan, co ty myślisz? Jan za chwilę powie, bleh.
Jestem krokautowany. Knockout. No, także mówię, po weekendzie zacznę to wszystko sprzątać, bo już chyba czas najwyższy. Mogę posprzątać, bo zawsze potem mi awanturę robisz i krzyczy na mnie, że mam nie sprzątać. Jeszcze, że za wcześnie, ale to już dzisiaj jest który? 8? Nie, 9? Który nie dzisiaj wiem. Jest? Sobota. Hmm. Nie wiem. Nie ale wiesz. Ja bym spokojnie zamienił kurki no, tam za gwiazdki. Już mówiłeś. A no. Tam na górze śpi ta czarna, znaczy nie czarna, tylko ta wiecie, kudłata małpa, która mi ściąga gwiazdki z okienka. Już mówiłam, ale jej nie nakręciłam, bo nie złapałam jej na gorącym uczynku. To znaczy, jak ją złapałam, to już skończyła i ja nie zdążyłam jej nakręcić. Słyszeliście przed chwilą? Już nie może. Ale ja wam powiem jeszcze coś. Przed chwilą Jan powiedział, że teraz możemy sobie usiąść, zrobić kawiczkę i zjeść ciasto. Także nie wiem, co z tego będzie. Zmieści ci się jeszcze ciasteczko, kochanie. Jest 6:18. No, poczekam pół godziny. Aha, dobra. I takiej małej, delikatnej kawiczki. No, ja chcę zobaczyć tę małą, delikatną kawiczkę w twoim wykonaniu. Dobra. Także, kochani, jak macie chuć, to wiecie... Chuć, czyli smak na ser żółty, smażony po czesku, polecamy, ale ciężkie, naprawdę ciężkie danie. W sumie kiedy ostatni raz jedliśmy? Nie pamiętam. No ja też nie pamiętam, także... dawno. No, dawno. Z rok temu? Nie. Albo więcej, nie? Hmm. Z półtora roku nie mieliśmy, 2 lata? Naprawdę, to nie jest tak, że... My to cały czas w ten sposób się tu odżywiamy. Kochani moi, żegnamy się z wami. Będzie w tygodniu filmik z naszego spaceru dzisiejszego. Fajne miejsce odkryliśmy, to już wam chyba mówiłam wcześniej. No i jeszcze może, bo dzisiaj mamy sobotę, jeszcze może w niedzielę nagramy jakąś kawiczkę, zobaczymy. Chociaż mamy w planach coś, ale nie powiem co. Jan, prawda? Nie będziemy mówić. Jakie mamy plany na jutro. Zobaczymy. Jak się uda, to będziecie wiedzieć. Trzymajcie się cieplutko. Jak coś jecie, to smacznego. Pa, pa! Pa, pa, pa!